Już tedy rozumieli, że po owych tak ciężkich pracach przyjdziemy na wytchnienie, oblawszy się dosytości i swoją i nieprzyjacielską kryją, aż przychodzą powtórnie i nieodmienne wiadomości, że Chowański znowu za ukazem carskim zebrał 12 tysięcy wojska dobregozowych, ostatnich już dumnych bojarów i dwornych carskich urzędników i przeszedł Dniepr pod Smoleńskiem i zachodzi nam po polskiej stronie Dniepru. Rozolwowawszy się, by też i samemu zginąć, i tak deklarowawszy carowi, wstępnym bojem na nas uderzyć, albo też za pra na nas puścić, żeby był znowu dolgoruki, przybrawszy sił, na nas przyszedł. Przeprawiliśmy się tedy na tę stronę pod szklowem, jako mogąc, jedne konie przewożąc, drugie zaś przy lodziach i przy promach plawiąc, a już były wielkie zimna, na co konie ubogie narzekały i nie jeden zęby wyszczerzył. I stanęliśmy tedy pod szklowem. Litwa w polu szczerym ćwierć mile od nas, my zaś nad samym dnieprem na kępie, którą oblewał. Wyprawił zaraz Sapiecha na podjazd kmicica, pułkownika, żołnierza dobrego, we trzech tysięcy dobrych ludzi ku Czereje, gdzie się był Chowański położył obozem, pobudował jak na calą zimę i okopał, bo miał w polu zimować. Nazajutrz po wyprawionym podjeździe, podobno, spiritu propetico, Czarniecki natchniony, kazał otrąbić, żeby ze dwie godzinie było w wojsko w pogotowiu wsiadać na koń, biorąc sobie prowiantów. Tak tedy się stało. Cichu sieńko przez mórztuk zatrąbiwszy, sapierze nic nie powiedziawszy, ruszyliśmy się. Idziemy tedy lasami, a wszystko śpieszno, nie wiemy nic po co i dokąd. A chowański też tak uczynił. Poszedł kommonikiem, chcąc nas na przeprawie zaskoczyć, rozdwojonych. Potkał się tedy z kmidzicem pod drudzkiem, alias przyszedł mu z tyłu, bo już go był minolinkszym traktem. Opowiedział o Litwie mieszczanin z Drucka, którego tam gdzieś w drodze Moskwa porwali. Tam, jak się uderzyli z sobą, bili się, prawda, Litwa niebożęta mocno, ale nie mogąc wytrzymać, rozerwano ich. Dopieroż źle, dopieroż bić, brać, wiązać. Posłał był Czarniecki przodem kilka chorągi, to skoro przyszli do przeprawy pod samym Druckiem, Siwe Odrudzkim, bo to miasteczko dwojako nazywają, jest tam rzeka Drucz, na której były mosty, a te już zostały zrzucone od Moskwy. Stanęli nad rzeką i poslali do wojewody, dając znać, że słychać strzelanie i bitwę jakąś. Zaraz tedy ryścią poszło wojsko. Zaraz domyśliliśmy się, że nie darmo. Przyjdziemy tedy do przeprawy nad Druckiem samym źle. Rzeka wprawdzie nie szeroka, ale dwoma nurtami idzie, dwa razy pływać trzeba, jako po pół stajenia, głęboko i bystro, a zabrzeżysto zaraz jak z pieca. Moskwa prostacy spuścili się na to, że mosty zrzucili. Wiedzieli też już, że wojsko aż pod Szkłowem i sukursu mieć żadnego nie mogła Litwa. Nie kazali owej przeprawy pilnować, której mogliby byli zabronić należycie. Rzecze wojewoda, mości panowie, resnon patitur moram. Mostów tu budować nie masz czasu. Słyszycie strzelanie, słychać i głosy. Już to znać, że nie nasi oni, ale oni naszych biją. Pływaliśmy przez morze i tu trzeba pana Boga wziąwszy na pomoc. Ze mną! Pistolety, ładownice zakolniesz. Sam tedy przód skoczy z brzega zaraz koń spłynął, bo bardzo rzeka głęboka. Przeplynął tedy, stanie na brzegu, chorągwie jedna za drugą płynął cicho, bo nie było do tego miejsca, gdzie się bili ledwie z piętnaście stajeń, tylko że za lasem i nie mogli nas widzieć. A jeszcze wola stojąc na brzegu, szeregiem mości, panowie, szeregiem, co niepodobna, bo niech każdy koń jednakowo pływa, jeden się bardziej suwa, drugi nie tak. Nasz pierwszy towarzysz Drozdowski miał konia, co go był nieświadom, a on pływał jakoś dziwnie na bok. Skoro tedy tak uczynił, zaraz go woda zniosła z konia, począł tonąć. Konia puściwszy, jam go uchwycił za ramię, drugi towarzysz z drugą stronę, takęśmy go między sobą plawili. Skorośmy go wynieśli, aż mówi wojewoda, macie szczęście, panie bracie, są tu wielkie ryby, polknąłby was był szczupak całkiem i z pancerzem, na to przymawiając, że to był chłopak małego wzrostu. Jakieśmy się przeprawili i przez drugą taką szodnogę. Za nas pułkowi królewskiemu kazał skoczyć do bitwy, sam został drugie pułki przeprawiać. Idziemy tedy ryścią. Moskwa zdunieli się, czy z nieba spadli? Tu wojsko ich nie w porządku należytym. Jedni się kupą, bawią, Drudzy Litwę wiążą, Insi się postawie brodzą, Rozgromionych z trzciny wywłoczą, Bo malo co zabijali naszych, Chcąc jako najwięcej nabrać niewolnika, Żeby zaś za swoich zamieniać. A jest tam staw wielki, bardzo, Pod samym miastem, gęstą trzciną zarosły. Tam Litwa niebożęta uciekali z pogromu, Uderzą na nas, rozumiejąc, Że to drugi, jaki podjazdem Wesprą nas, widzą mokrych, że z każdego ciecze, a strzelba przecie daje ognia. Nóż w się! Widzą, że coraz przybyła jak z rękawa, u nich serce coraz mniejsze, u nas kontra coraz większe, bo co się, która chorągiew przeprawiła, to jej zaraz za nami kazał skoczyć. Litwa jako barani i po kilka dokupy związanych kmicic, pułkownik wypada gdzieś z chalupy, jak go to już warta odstąpili, biega między naszymi ręce w tył związane wola, dla Boga ratujcie, tak ci go tam ktoś rozeżnął. A w tym porwali pachołka z naszego wojska, spytają co to za podjazd. Powie nie podjazd, ale czarniecki z wojskiem. A tu rąbanina sroga, trupi lecą. Owi się postawie poruchają, nurzają co przedtem. Wnet wicy situdo i odmiana fortuny. W jednej godzinie podchlebiła im, a już ich nasz tych wydała. Jak tedy zrozumieli z języka, że to nie podjazd, ale wojsko widzą, że źle kolonik. Tu im fałdów mocno przyciskają, tu coraz z lasa wymknie się chorągiew, właśnie jak kiedy owo wyrwanego tańcują. Starszyzna poczęła uciekać, wojsko też w rozsypkę. Lecz tego uciekania niedługo było, bo konie mieli zmordowane, bijąc się z Litwą, i przebiegając im z inszego traktu wielkie trzy mile. Bo ich już byli, minęli, a trzecia, że konie mieli crodze tłuste, i rozpierali się im. Jakeśmy tedy wsiedli na nich, to tak cięto przez cztery mile wielkie. Kto w pierwszej mili nie zginął, to w drugiej, albo w trzeciej. Bo dojedziesz go, a koń pod nim stoi jako krowa. Albo też już z niego siadszy, to klęczy ręce złożył, to go poszy, a dalej za drugiem. Kto tedy w tych czterech milach nie zginął, już dalej trupa nie było. Mogliby panowie żołnierze teraźniejszego wieku braci Deam z naszego wojowania, którzy to często konie tracą. Ja powiadam, że oni nigdy w większych nie bywają pracach, jako my bywali. Et konsekwenter odbytu takiego nie mieli na konie, a przecie wojsko nasze nigdy nie opieszało. Tak to było u nas konia stracić, jako raka z wypuścić, bo wiedział każdy, że przy szczerym potkaniu z nieprzyjacielem może mu Pan Bóg dać inszego. Weźmieć konia nieprzyjaciel, staraj, że się ty, żebyś mu odebrał dwóch, Ponieważ takiś człowiek jako i on, tak żołnierz jako i on, i na nim skóra nie skara jako i na tobie.